jedną z niezwykłych postaci w radiestezji, i to chciałbym podkreślić, światowej radiestezji, był Józef Bay, konstruktor wahadeł z Warszawy. Doprawdy coraz więcej osób odkrywa, jak genialne to były konstrukcje. To były autentycznie wahadła z duszą, wahadła, które były precyzyjne, którymi można było badać szeroki zakres różnego rodzaju promieniowań, które miały zastosowanie w terapii. Józef Bay stworzył całą gamę takich wahadeł, całe zestawy też wahadeł terapeutycznych i w oparciu o jego koncepcję nadal tworzone są wahadła przez dwie współpracowniczki Józefa Baya, które przez ostatnie lata jego życia produkowały wraz z nim całą gamę ciekawych przyrządów pomiarowych. Uniwersalny komplet wahadeł stworzony przez Józefa Baya oparty jest na koncepcji tak zwanych wahadeł z wkładami. To znaczy, to są promieniujące wahadła typu Ozyrys, gdzie są wkłady różnych substancji terapeutycznych, różnych preparatów, które wysyłane są za pomocą wibracji. No jest to oddziaływanie na poziom energetyczny. Warto pamiętać, że my za pomocą wahadeł nie leczymy, ale wspomagamy terapię. Oddziałujemy na człowieka na poziomie nie materialnym, biochemicznym, ale na poziomie energetycznym. Przecież człowiek to nie jest tylko stwór materialny i funkcje jego organizmu nie sprowadzają się do działania na poziomie biochemicznym, ale również człowiek, jak powiedział profesor Sedlak, jest homo electronicus, czyli człowiek elektroniczny, gdzie zachodzą różnego rodzaju procesy elektroniczne, elektromagnetyczne, przekazywane są różne impulsy, odbierane są różne wpływy i medycyna alternatywna skupiona na oddziaływaniu na poziomie energetycznym właśnie wspomaga człowieka w tym zakresie. I do tego między innymi służą wahadła lecznicze, wahadła terapeutyczne, które stworzył Józef Bay. Józef Bay od dzieciństwa przejawiał zdolności do majsterkowania. Umiejętności manualne często były mu pomocne w trudnych chwilach życia. Na przykład, kiedy osadzono go na Pawiaku, a potem w Oświęcimiu i innych obozach koncentracyjnych, robił na drutach sobie i współwięźniom skarpety, szaliki, swetry. Niemcy szybko poznali się na jego umiejętnościach. Od jednego z nich, zarządzającego stawami rybnymi wokół Oświęcimia, otrzymał rozkaz wykonania pułapek na ryby. Przy tej pracy poznał Szwajcara pochodzenia polskiego, znał tylko jedno imię – Rudolf i numer obozowy. Właśnie Rudolf wprowadził Józefa Baya w arkana radiestezji. Polak okazał się niezwykle utalentowanym uczniem. Już wkrótce kazano im wspólnie wyznaczyć miejsce do wykopania obozowej studni. Zagrożono, że jeśli ich wskazanie będzie mylne, wrzucą obu do wykopanego dołu i przywalą ziemią. Na szczęście talent różdżkarski ich nie zawiódł. Szwajcarskiego radiestetę zafascynowało, jak znakomicie i precyzyjnie jego polski towarzysz niedoli potrafił za pomocą zwykłego scyzoryka tworzyć znakomite wahadła. Wystrugane przez pana Józefa wahadła były dla nich często jedynym środkiem diagnostycznym i terapeutycznym, jakim dysponowali w obozie. Stworzony w obozowych warunkach sprzęt niczym nie ustępował profesjonalnym wahadłom, którymi
szwajcarskie radiesteta posługiwał się przed wojną. Postanowili nawet, gdy wyjdą z obozu, stworzą w Szwajcarii spółkę radiestezyjną zajmującą się konstruowaniem i wytwarzaniem sprzętu radiestezyjnego. Obozowy los sprawił jednak, że ich rozdzielono. Szwajcar pozostał w Oświęcimiu, a Bania przeniesiono do Oranienburga, a potem do Ravensbrück. Obu udało się przeżyć. Rudolf wrócił wprawdzie do Szwajcarii, ale wykończony obozowym życiem wkrótce zmarł. Lata powojenne nie sprzyjały temu, aby poświęcić się radiestezji, ale Józef Bay, kiedy przeszedł na emeryturę, postanowił zająć się konstruowaniem wahadeł. Najpierw zrobił wahadła dla kursantów, którzy uczestniczyli w zajęciach z radiestezji w Warszawie, a następnie coraz więcej umiał wytworzyć produktów radiestezyjnych, głównie wahadeł. Zaczął rozwijać własne konstrukcje. Powstała ich cała gama. Zaczęto je stosować i w kraju, i za granicą. Radiesteci na całym świecie szybko docenili kunszt mistrza Józefa i bardzo chętnie stosowali jego wyroby. Dzieło Józefa Baya jest nadal kontynuowane przez jego wieloletnie współpracowniczki Barbarę Leśniewską i Aleksandrę Gondek. Dzisiaj możemy nadal, mimo że mistrz już od wielu lat nie żyje, posługiwać się wspaniałymi wahadłami, które stworzył i które powstały później według jego znakomitych koncepcji. Zachęcam Państwa do korzystania z wahadeł Józefa Baya i jego następczyni.